Najbliższe miesiące w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku upłyną pod znakiem remontu. Rozpoczął się właśnie w budynku przychodni specjalistycznych. Ta część placówki na modernizację czekała wiele lat. Mimo trwającego remontu przychodnia pracuje, a lekarze specjaliści przyjmują pacjentów. Obecnie trwa pierwszy etap remontu przychodni specjalistycznej. Wszystkie świadczenia realizowane są podczas tego remontu. Żadna wizyta, żadne świadczenie nie jest odwołane. Część poradni, które są remontowane, gabinetów są przeniesione do budynku głównego szpitala. Wszyscy pacjenci są kierowani. Wszystkie informacje znajdują się przy rejestracji i kierowani są pacjenci do poszczególnych poradni. Pacjenci wchodząc do budynku przychodni rejestrację znajdą w miejscu, gdzie była apteka fundacyjna. Swoje miejsce zmieniły również poszczególne poradnie. Przeniesione są poradnia chirurgiczna, proktologiczna, poradnia laryngologiczna, foniatryczna i poradnia preluksacyjna, noworodki, alergologia dla dzieci, a także już w ostatnim okresie rehabilitacyjna. W miarę postępu prac kolejne poradnie będą zmieniały swoje miejsca. Wszystkie informacje o tym, gdzie można znaleźć konkretną poradnię, są umieszczone na tablicach informacyjnych, m.in. tuż przy rejestracji. Remont zakończy się pod koniec roku. To kolejna inwestycja, na którą szpital otrzymał unijne dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji to ponad 16 800 000 złotych, z czego ponad 5,5 miliona pochodzi z Unii Europejskiej, a 11,5 miliona złotych z budżetu województwa mazowieckiego.